jeżeli chodzi o moje samopoczucie i takie ogólne wrażenie, to czuję się ciągle młody. Pamiętam, że Filip Dylem zawsze mówił, że on był wiecznie młody, bo zaczynałem grać, kiedy on był no, trochę starszy ode mnie, ale tak śmieję się, że no, chyba jest takie przejście płynne, że samemu się tego nie zauważa, że lata mijają i dookoła też się zmienia. Jak tutaj w kadrze jakaś jest zmiana pokoleniowa, zawodnicy, którzy na początku, kiedy ja w tej kadrze byłem po raz pierwszy, w pierwsze lata stanowili jej trzon, już odeszli, bo są po prostu starszymi zawodnikami, już zakończyli karierę, już są u jej schyłku, a teraz, tak jak mówisz, są zawodnicy z naszego rocznika 9-2, 9-3, którzy obecnie są najstarsi w reprezentacji. Kiedyś byli tymi najmłodszymi, teraz jakoś naturalnie koleją rzeczy, stali się tymi najbardziej doświadczonymi zawodnikami. I z tej perspektywy można powiedzieć, że jesteśmy weteranami w odniesieniu do młodszych zawodników, ale ja się czuję ciągle młody i jeszcze mam wiele lat przed sobą grania. I zdaję sobie sprawę, że z rzeczywistością następuje, kiedy tutaj obejrzymy się dookoła i zobaczymy, że większość zawodników jest młodszych ode mnie, od Mateusza, od Sokoła i Zyzia, ale no, to jest naturalna kolej rzeczy. Ja cieszę się, że jestem w reprezentacji i że mogę od lat grać dla reprezentacji Polski i na pewno no, jako jeden ze starszych zawodników też spoczywa na mnie jakaś odpowiedzialność większa ze względu na to, że już dłużej tu jesteśmy, ale też no, to jest jesteśmy zawodnikami, koszkarzami, po prostu trzeba wykonywać swoją pracę i dawać też to jakość na boisku i wspierać, dokładać swoją cegiełkę do gry. I tu zawsze wychodziłem z założenia, że jeżeli chcesz być wzorem, to nie należy o tym mówić ani opowiadać, tylko po prostu być swoim zachowaniem, po prostu być i być sobą i wtedy naturalną koleją rzeczy jest, jeżeli ktoś z boku to obserwuje i uważa, że robisz coś dobrze, no to służysz dobrym przykładem, więc mam nadzieję, wydaje mi się, że w ten sposób do tego podchodzę i że pod tym względem mogę być wzorem dla młodszych zawodników. W ubiegłych formatach nie mielibyśmy w ogóle możliwości, teraz mówię o igrzyska i mielibyśmy wolne lato, więc dla nas dobrze, pod kątem tego, że nieudane eliminacje do Mistrzostw Świata, gdzie nie możemy być teraz przygotować się do Mistrzostw Świata, ale mamy możliwość ciągle realnej szansy walki o igrzyska i to jest nasz cel na te wakacje. I to też jest możliwość rozwoju dla nas jako zawodników, dla reprezentacji, żeby utrzymać tą ciągłość, walcząc o najbliższe cele, no bo to trzeba potraktować jako etap walki o igrzyska i zwycięstwo pozwoli nam grać w turnieju eliminacyjnym, docelowym. Dlatego też te mecze są równie ważne jak każde inne i stanowią naszą drogę jako reprezentacji do tego, żeby tak jak w ostatnich latach byliśmy gdzieś wysoko i te osiągnięcia były dobre, zadowalające. Teraz trzeba utrzymać ten pułap i to jest ta droga, którą zaczynamy od najniższego szczebla w tym momencie, czyli wspinania się po igrzyskach, walce o igrzyska. Nie zmienimy sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, bo też znaleźliśmy się w niej ze względu na to, jak nam się potoczyły losy i że nie udało nam się przejść do kolejnej fazy tych eliminacji Mistrzostw Świata, więc jesteśmy tu i teraz i trzeba wyciągnąć jak najwięcej z tej sytuacji, w której jesteśmy i tak jak no, mówimy, mamy realne szanse na to, żeby dalej być w walce o igrzyska, co byłoby olbrzymim osiągnięciem, samodostanie się. Jest to długa droga i też myślę, że nie należy wybiegać za daleko w przyszłość, po prostu skupić się na tym, żeby przygotować się dobrze, następnie zagrać w turnieju w Gliwicach i za rok będziemy myśleć o kolejnych krokach.